Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo nam miło, że Państwo dziś przybyli do sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, aby spotkać się z finalistami 13. festiwalu Scena dla Ciebie 2011. Witamy Was bardzo gorąco, choć no Państwo tutaj jesteście, ale właśnie na dworze jest piękne słoneczko, także gorąco Was tutaj witamy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i przechodzimy do sedna sprawy. Tu dziękujemy za brawka, ukłonimy się. Umiemy. Szanowni Państwo, organizatorem festiwalu Scena dla Ciebie, dzisiejszego finału, jest Dom Kultury Zameczek w Kielcach. A patronat honorowy objęli prezydent miasta Kielce, pan Wojciech Lubawski. Marszałek województwa świętokrzyskiego, pan Adam Jarubas. Wojewoda świętokrzyski, pani Bożentyna Pałka-Koruba. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie teraz zaprosić na scenę pomysłodawczynię tego pięknego festiwalu, panią dyrektor Domu Kultury Zameczek Teresę Wałczyk-Rosołowską. Poprosimy na scenę. Duże brawa dla pani dyrektor. 13 lat poprosimy temu o kilka raz. Ciepłych słów. Poprosimy panią dyrektor na środeczek. Dalej. Witam Państwa serdecznie. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na 13. edycję festiwalu Scena dla Ciebie. On właśnie został stworzony dla młodych, utalentowanych ludzi naszego miasta, a także województwa, ponieważ na przestrzeni 13 lat ten festiwal właśnie się rozrósł i to jest dla Państwa. Ogromnie mi miło, bo widzę tutaj na sali poprzednich laureatów, teraz w tej chwili już artystów scen polskich, dlatego bardzo jest mi miło i serdecznie ich również witam. Proszę Państwa, wystąpią przed Państwem 12 młodych wokalistów, 3 grupy instrumentalne i 4 zespoły. Za wszystkich trzymamy kciuki, proszę o gorący aplauz. Druga część natomiast festiwalu będzie należała do również utalentowanego zespołu Me, Myself and I, zespołu TVN-owskiej edycji Mam Talent i są to nie tylko ulubieńcy Kuby Wojewódzkiego, ale mają również liczne rzesze publiczności. Zatem 13. edycję festiwalu Scena dla Ciebie uważam za otwartą. To teraz jeszcze my się przedstawimy. Dziękuję pani dyrektor bardzo serdecznie za otwarcie festiwalu. Dzisiejszy wieczór poprowadzą Andrzej Wolski i Arek Szostak. Zatem przejdźmy do... Ale poczekaj, jak patrzę na ciebie, to chciałbym powiedzieć od razu, że ksiądz Arek Szostak. Wracam z Częstochowy. Jak stoję przy tobie, to mam taką ochotę, żeby się wyspowiadać od razu, jak już koloratka. Ale to dużo kosztuje dzisiaj. Co łaska. Grand Prix i... 2000. Pięknie, bardzo ładnie. No cóż, zaczynamy. Szanowni Państwo, przegląd, finał w 3 kategoriach. Wokaliści, instrumentaliści i zespoły wokalne. Rozpoczynamy pierwszą prezentacją instrumentalistów. Jako pierwszy wystąpi kwintet gitarowy z Kielc. Kwintet gitarowy tworzą Piotr Stec, Alicja Zawisza, Emil Zbrożyna, Jakub Pyczek, Patryk Celebański. W tym składzie od roku uczą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. Zapraszamy ich na scenę. Na swoim koncie mają wiele osiągnięć w konkursach gitarowych. Jego członkowie jako soliści wielokrotnie byli laureatami konkursów gitarowych. Niektórzy udzielają się też w innych formacjach. W repertuarze muzyka dawna, latynoamerykańska, a ostatnio nawet ragtime. Przed Państwem kwintet gitarowy w utworze Kansas City. Duże brawa dla nich. Prosimy bardzo.
Takie właśnie brawa się należą. Piękna muzyka. Przed Państwem wystąpił w kategorii instrumentaliści kwartet gitarowy, kwintet gitarowy w utworze Kansas City. Z Młodzieżowego Domu Kultury. Tak, z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. Szanowni Państwo, skoro festiwal, skoro finał, to musi być jury, oceny, tak, no i oczywiście także nagrody. Dzisiejsze jury. Roman Słomka, muzyk, wokalista zespołu Mafia, przewodniczący jury. Marcin Janaszek, Polskie Radio Kielce. Paweł Solarz, Polskie Radio Program Pierwszy. Elżbieta Zemsta, Echo Dnia. Paweł Borycki, muzyk, dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha. I sekretarz jury Barbara Żelazna. Jury będzie oceniało we wszystkich kategoriach i na pewno przyzna nagrody. Pewnie pierwsze, drugie, trzecie miejsce, jeśli się będą zgadzać. Jest szansa także na Grand Prix. Proszę Państwa, przechodzimy do kategorii wokaliści. Jako pierwsza wystąpi przed Państwem Olga Kosiarz z Ostrowca Świętokrzyskiego. Olga jest uczennicą drugiej klasy pierwszego LO imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chociaż skończyła 18 lat, nadal czuje się dzieckiem. Śpiewa od 3 lat. A tak mówi o sobie. Cytuję. Oczywiście interesuje mnie muzyka, poezja śpiewana i głębia jej tekstów. Myśląc o przyszłości, od wielu lat uczę się 3 języków obcych. Angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego, co jest moją pasją. Jestem optymistką, marzycielką, twardo stąpającą po ziemi. Olga Kosiarz w piosence Dziwny jest ten świat. Zapraszamy. Wierzę w to, że ten świat
tylko dzięki nim. Nie! Czas nienawiść zniszczyć w sobie. Dziwny jest ten świat. Olga Kosiarz. Dziękujemy bardzo. A teraz przed Państwem wystąpi Basia Ciećwierz ze Starachowic. Basia ma 17 lat, uczy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Starachowicach, ale to akurat nie jest jej główną pasją. Od najmłodszych lat jest nią muzyka, a śpiew w szczególności. Od ponad roku rozwija swoje umiejętności w studiu piosenki Starachowickiego Centrum Kultury. Brała udział w wielu przeglądach i festiwalach w Polsce, gdzie zdobywała wyróżnienia i miejsca punktowane. Basia zaśpiewa piosenkę z repertuaru Rolling Stones Paint It Black, ale wbrew temu, o czym będzie w niej śpiewać, jej świat jest pełen barw, a na oczach ma na stałe różowe okulary. Przywitajmy ją brawami. To była Basia Ciećwierz, wasyście tancerzy. Proszę Państwa, dalej kategoria wokaliści. Przed Państwem wystąpi teraz Monika Szlufarska z Gowarczowa.
Jest uczennicą pierwszego liceum ogólnokształcącego w Końskich w klasie lingwistyczno-medialnej. Monika ma wiele zainteresowań, ale do tych największych należy siatkówka oraz muzyka. Jej pasją, która jest w trakcie rozwoju, są również języki obce. Uwielbia horrory. Podobno wrażliwe dziewczyny tak mają. Jej przygoda z muzyką trwa od 5 lat w Centrum Kultury w Gowarczowie. Monika Szlufarska w piosence Hart. Brawa. Dziękujemy bardzo. To była Barbara Ciećwierz. Monika Szlufarska. Monika Szlufarska. Pomyliłem się troszeczkę. Ale teraz na pewno będzie zespół. Nazywają się Insane. Przyjechali z Oksy. Powstali w czerwcu 2006 roku. Tworzą go. Kuba Wojtasik jest jednym z założycieli zespołu.
w którym gra na gitarze oraz strunach głosowych. Tak o sobie pisze. Jego największą pasją jest śpiew, uwielbia również komponować i grać na gitarze. Gustuje w przeróżnych gatunkach muzyki, poczynając od jazzu, przez bluesa, aż po death metal. Każdą wolną chwilę poświęca na tworzenie nowych utworów dla zespołów. On nowy talent się urodził. Zdecydowanie tak. Na pewno weźmie udział w 14. odsłonie Sceny dla Ciebie. Drugą osobą, kolejną w zespole jest Czarek Cieślak, współzałożyciel i gitarzysta zespołu. Uwielbia grę na gitarze, czemu oddaje się bez reszty. Stworzył wiele ciekawych utworów. Jest otwarty na nowe wyzwania. Uwaga dziewczyny, jest wolny. Przemek Tarka, basista, gra w Insane praktycznie od samego początku. Inspiruje się takimi osobami jak Steve Harris i Wojtek Pilichowski. Jego pasją jest gra i świata poza nią nie widzi. Patryk Pająk, perkusista, w zespole od 1,5 miesiąca i świetnie się w nim odnajduje. O grze myśli bardzo przyszłościowo. Ceni pracę i wie, że dzięki temu pogardzi mocnym brzmieniem i można osiągnąć wszystko. Preferuje starego polskiego rocka, lecz nie pogardzi klasykami i nowoczesnym metalem. Patryk uwielbia łamanie bitów, czym nieraz potrafi zaskoczyć i przywołać uśmiech na twarzy. Insane dostaje wiele kuszących propozycji koncertowych, które najprawdopodobniej wypełnią kalendarz na cały 2011 rok, oczywiście czego gratuluję. Insane planuje w tym roku również nagrać profesjonalny krążek demo, który będzie nosił nazwę Obłąkanie. Insane, moja siła. Duże brawa dla nich. I tą zamieść, i to zło.
jedną siłę daje mi. Wielka wrzawa, wielki pisk, to one pomagają mi. Jedną siłę daje mi. Wielka wrzawa, wielki pisk, to one pomagają mi. Czarek Cieślak, solo! Wrzawa, wielki pisk, to one pomagają mi. Jedną siłę daje mi. Wielka wrzawa, wielki pisk, to one pomagają mi. Teraz mamy do Państwa taką ogromną prośbę. Chodzi o to, żeby zrobić maksymalny hałas. Czadu! Jedną siłę daje mi. Wielka wrzawa, wielki pisk, to one pomagają mi. Jedną siłę daje mi. Wielka wrzawa, wielki pisk, to one pomagają mi. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mocne uderzenie, mocne brawa. To był zespół Insane z Oksy. A teraz, szanowni państwo, powiemy o patronach medialnych, bo są ważni i bez nich nie mielibyśmy szerokiej promocji, za co bardzo serdecznie im dziękujemy. A patronat medialny nad dzisiejszym finałem objęli Polskie Radio Kielce. Brawa, dziękujemy ślicznie. TVP Kielce. Echo Dnia. Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. I Internetowa Telewizja Kielce. Dziękujemy za już, prosimy o więcej. Wracamy, szanowni państwo, do kategorii wokaliści. Przed nami Dominika Bałazińska z Włoszczowy. Tam mieszka, uczy się, śpiewa od 4 klasy szkoły podstawowej. Swój głos kształci w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. A jej zainteresowania to muzyka i siatkówka. Jest wesołą gimnazjalistką, która nie może obyć się bez muzyki. Lubi słuchać zarówno jazzu, jak i poezji śpiewanej. W wolnych chwilach surfuje po internecie, a latem nawet na desce windsurfingowej. My idziemy popróżnować, a balladę o próżności zaśpiewa Dominika Bałazińska. Przywitajmy ją brawami. Zaduma. Nad swoją urodą, co mam zrobić, Panie Boże, żeby zostać młodą? Co mam zrobić, Panie Boże, żeby zostać młodą? Jej warkocze lniano z
złote, Janka wbiły w złą tęsknotę. Modre oczy zwiodły zbycha, chłop jak dąb, a łkał i wzdychał. Niepokorna, roześmiana, pójść nie chciała i za pana. Ten obwiesił się na drzewie, Bóg go teraz nie chce w niebie. Bóg go teraz nie chce w niebie. Za dnia jeszcze przed świtaniem wychodziła na rozstaje. Przed kapliczką tam błagała, co by młodość wieczną miała. Pan Bóg głuchy na próżności, lico zmarszczył jej w starości. Szatanowi niosła duszę, wieczną mieć urodę muszę, wieczną mieć urodę muszę. Tamten zgodził się od razu, krwią cyrograf kazał mazać, dając młodość bez pytania do pierwszego zakochania. Dziewka z rodze się zaśmiała, bo w serduszku kamień miała. Wzięła młodość i do wczoraj przeglądała się w jeziorach. Wzięła młodość i do wczoraj. Gdy goluśki wylos z wody, dumny młodzian cud urody, roztopił kamień, pokochała go na amen. Nie spostrzegła nic jak cała, śmierci się podobna stała. Na swoją urodą, co mam zrobić, Panie Boże, żeby zostać z Tobą. Piękna ballada. Dominika Bałazińska, dziękujemy bardzo. Dalej zostajemy w kategorii wokaliści. Przed Państwem teraz wystąpi Małgorzata Gąś ze Starachowic. Małgosia chodzi do drugiej klasy ELO w Starachowicach. Śpiew jest jej pasją życia. Od najmłodszych lat śpiewa w wokalnym studiu piosenki i w chórze Portamento w MDK w Starachowicach. W wolnych chwilach uwielbia pisać i czytać wiersze. Brała udział w wielu konkursach wokalnych. Zaśpiewa piosenkę Natural Woman z repertuaru Aretha Franklin. Przed Państwem Małgorzata Gąś. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I meet you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman.
came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for, 'cause if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman, woman. Oh baby, what you done to me? What you done to me? You make me feel so good inside. Good inside. And I just wanna be, wanna be close to you. You make me feel so alive. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Thank you.